Cześć, ja jestem Anjon, a portal dzisiaj świeci się na niebiesko, co oznacza, że mamy podwójną szansę na wylosowanie legend i epików z Ancient Shardów. Do tego mamy turniej, Champion Chase, w którym można zdobyć fragmenty do fuzji oraz świetne nagrody. A dla największych krakenów mamy nawet pięciogwiazdkową duszę dla nowej legendy z Banner Lordów. W mojej grupie lider ma już prawie 23 tysiące punktów i nie wygląda na to, żeby ktoś mu zagroził. Ja na pewno mu nie zagrożę, ponieważ do otwarcia mam 70 enchantów, plus jako bonus 5 prób z prism szardów. To powinno wystarczyć, żeby zdobyć wszystkie fragmenty. Wcześniej jeszcze dzisiaj odebrałem epika z Prime Gaming. Otworzyłem też trochę zielonych szardów podczas Levelowanie czempionów, miejsce jest, możemy zaczynać, pierwsza dyszka, 340 punktów, niestety widzimy punkty, czyli jeden epic, ale za to bardzo dobry, Cryodan The Blue, świetny epic, doskonały na Fire Night'a. ja go akurat już mam, ale jeśli ktoś go po raz pierwszy dzisiaj wylosuje, na pewno będzie miał z niego pożytek. I zobaczmy kolejna dyszka. 580. Niestety, spoiler: dwa epiki najprawdopodobniej. Klot i Urzin. Jeśli chodzi o epiki, na pewno przydałaby mi się Fergan i Izabel. To jest chyba ostatni epik, którego mi brakuje do fuzji Mikagę. Sprawdźmy, co dalej. 340 punktów. Niestety daleko od Mercy jesteśmy No może teraz Niestety to samo Kolejny epic. powoli kończą się szardy. Urziny, ale ten drugi i zobaczmy kolejny jeden epic. Gdzie te podwójne szanse Czonoro? I zobaczmy co dalej. 340. No to jest dramat. I jeszcze jedna dyszka. 820, trochę lepiej. Więcej epików, jak znam moje szczęście. Tak jest. I żaden z nich to nie jest firgan. No cóż, po raz kolejny moje konto nie dostało nowej legendy. Ale mamy jeszcze 5 prizmów. Może tym razem zobaczmy: 6% szansa. Taka jak w Sacred'ach, nie ma tutaj Mercy. Spróbujmy. No, zaczynamy, a jakże od Epika. Urzala, świetny Epik, świetny Reviver. Już ją mam. Co tym razem? Jeszcze jeden epik. szanselor Jasmin. Trzecia próba. Hej, jakże, kolejny epik. Ostatnie dwa szardy. 500 jest legenda. Setalia. Dla mnie to jest nowy champion. HP burn na A1, na dwie tury. Całkiem przyzwoita szansa. Leczenie, block debuffs. Czyści debuffy z przeciwników i obniża ich turnymiter. No okej. Okay. Mogło być gorzej. Sprawdźmy, co kryje się w ostatnim szardzie, Epic. Kolejny Niterand. No cóż, Moje konto, jak widać, nie ma dzisiaj szczęścia. Zobaczmy tylko, jak wyglądają punkty. Obawiam się, że nie zaszedłem zbyt wysoko. Ale wystarczyło, żeby zebrać szardy do fuzji. To najważniejsze. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Życzę Wam więcej szczęścia niż ja miałem przy otwieraniu szardów. Powodzenia. Cześć.